Nagrywasz? To już się kameruje! A jak? Dawaj salto, Kiemon. Rób salto, Kiemon! Co? Nut, nut, ale zamontaż w sobotę biorę podwójną stawkę. Nie umiesz takich rzeczy robić. Umiem uciąć początek i koniec filmu. Umiem też wyciąć kawałek w środku. Niesamowite. Witamy wszystkich z tej strony. Team HJC. Drużyna HJC, czyli w składzie Krzysiek, Piotrek, Michał. No i spotkaliśmy się tutaj w tym naszym zacnym gronie trzyosobowym, żeby porozmawiać chwilę. Przypomnę tylko, że jest Dzień Roweru dzisiaj, 3 czerwca. Jest 2022 rok. Międzynarodowym Dniem Roweru i warto właśnie w ten szczególny dzień przypomnieć o nie o samym rowerze, bo to większość z Was posiada. Natomiast nie wszyscy posiadają jeszcze równie ważną rzecz. Ja nie posiadam na przykład z tej całej trójki. Kolega założył kask. Nie posiadam najważniejszego wyposażenia właściwie, czyli kasku. Ponieważ jak tutaj obserwujemy na naszej ścieżce przed nowym sklepem, jest to problem występujący jeszcze w skali mocno zauważalnej. Postanowiliśmy przyjrzeć się naszej ofercie kasków, no i zaproponować Wam rozwiązania tego mogącego być bolesnym problemu. Zatem Piotrze, co to w ogóle jest HJC i jak byś powiedział o tej marce w trzech słowach? Co byś powiedział? Marka specjalizująca się w kaskach. Tak. Wywodząca się z branży motoryzacyjnej. Motocyklowej. Motocyklowej. MotoGP do W samochodzie, tak, w kasku. Nie no, niektórzy jeżdżą w samochodzie w kasku, ale to wyścigowcy, tak? No, motocyklowa branża, Daleki Wschód. I właśnie renoma wyrobiona, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo głowy. No i ostatnio zagospodarowany segment. Czy zagospodarowany już wcześniej segment rowerowy, ostatnio spopularyzowany między innymi przez grupy profesjonalne kolarskie. To Piotrek jest, ja to w ogóle nie oglądam telewizji, nie wiem kto tam teraz się ściga, ale kto HJC jeździ? W czym? Kto? No kilka marek jeździ, Izrael na pewno. Lotto jeździ. No, a oni o bezpieczeństwie wiedzą dużo. Czy jeździ dalej? Także mamy kilka profesjonalnych teamów jeździ w tych kaskach. Mamy produkty sprawdzone i też fajne jakościowo i tak jakby designersko i pod względem komfortu też, bo jakościowo oczywiście one są dobre, aczkolwiek z kaskiem też jest tak, że to jest taki element wyposażenia akurat, który lepiej, żeby się nie przydał, jego jakość. Oby się przydawała jak najrzadziej, natomiast oczywiście jak trzeba, no to spełnią swoją funkcję. Natomiast co oferuje w ogóle marka, jeżeli chodzi o kaski, powiedzmy na razie dla dorosłych? Ja sobie zostałem swój rodzynek na koniec. No to wszystkie te kaski wykonane są w technologii InMold i to powiedzmy rozróżnia kaski takie tańsze, najprostsze od tych dobrej jakości i bezpiecznych po prostu. Czyli jest to technologia wtryskowa, ta pianka jest wtrysnięta w skorupę, nie ma tutaj jakichś klejonych elementów, nie ma ryzyka, że to nam gdzieś tam się rozejdzie z czasem czy pod wpływem temperatury. Wszystkie te kaski są bardzo lekkie. No i oferta zaczyna się tak naprawdę od 379 zł. W modelu Atara. Za Atarę, którą ja mam tutaj przed sobą w ręku. A ja mam na głowie. Jest nadspodziewanie, przede wszystkim co się rzuca w oczy, oczywiście lekka i ładnie wykonana. Ale co najważniejsze, no właśnie, jest bardzo, bardzo lekkim kaskiem. Dzień dobry. Jest bardzo lekkim kaskiem. Nie, czyli go kompletnie teraz na głowie. Ja mam rozmiar S-kę. On waży 210 gram. To jak na kask kolarski, to naprawdę zacna waga. Lekki też dla portfela. 379 zł w wielu wersjach kolorystycznych. Od białego do czarnego, polimonkowego, po fioletowego, czy jakiegoś liliowego. Tak. Lilak kolor. Bardziej lilak. Kobiecy, tak. Bardzo fajny kask za... Prawie jak fajny, te kuboty, fajny, które dzisiaj kupiłeś w Biedronce. A tutaj... Nie reklamuję. Następnie mamy kask Valeco, 699 zł. No, już bardziej taka skorupa aerodynamiczna. Waga również tu jest bardzo dobra, bo 245 dla rozmiaru M. Lepsza wentylacja jest tutaj. I zdecydowanie lepsza wentylacja. No i już jest... Tak kształtem takie klasyczne kaski. Trochę Giro przypomina.
I tu jeszcze nie wspomnieliśmy chyba o tym najważniejszym dla HJC systemie. Ale to w modelach wyższych, tutaj Selfie, jeszcze... Ale, a tutaj już jest. Nie, tu już, tu jest. Tu jest jeszcze tradycyjne, tu jeszcze tradycyjne pokrętło. Tutaj Piotr musi sobie zrobić przerwę. W modelu wyższym właśnie, czyli Furion 899 zł, mamy już tutaj taką technologię jak Selfie, czyli ustawiamy sobie uprząż na odpowiednie dla siebie odległości i później kasku już po założeniu nie dokręcamy, tylko ona się sama dopasowuje. Mamy oczywiście możliwość wyciągnięcia jej w dół, niższą część jakby potylicy, natomiast już później każdorazowo tego kasku nie regulujemy. Oprócz tego tutaj taki fajny patencik nazwany przez producenta CoolPad, czyli taka specjalna, taki powiedzmy pajączek w środku, który powoduje, że mamy tutaj przestrzeń pomiędzy skorupą kasku a czaszką i tutaj sobie przebiega swobodnie powietrze, więc mamy zdecydowanie polepszoną cyrkulację powietrza. Ten kask już jest uznany za taki pół aerodynamiczny. Jeszcze nie. Ja też to dam. Tak, bo to ten sam model. Tak? Jest, o kurczę. Twój jest szybszy trochę, ale to ten sam mój model. Mój wygląda jak Ferrari po prostu. Wracam na rewidę. No jest ten system CoolPath, tak, czułem, że coś tutaj mi mechaci fryzurę, a dopiero siedzę, a co by było dopiero jakbym ruszył. Nie byłbyś taki. No i co jeszcze mamy w tych kaskach HJC? I pozostał nam kask Ibex, już jakby najwyższy z całej rodziny, najdroższy też. I to już jest kask taki typowo wyścigowy, można powiedzieć. Szosowy, no też tak. Też mamy ten patent Selfie, też mamy ten CoolPath, no i bardzo atrakcyjną bryłę, też dostępny tam bodajże w 11 chyba kolorach. Jest o czym wybierać, u nas wszystkie są dostępne, jak nie od ręki, to na pewno na zamówienie. Tak, w ciągu 2 dni wszystkie kaski były u nas. No wygląda to zacnie, katalog jest opasły, aczkolwiek ta opasłość bardziej się objawia w kolorystyce. Modeli jest tak jak mówiliśmy chyba z 5, tak? Czy 4? Oczywiście nie omawiamy tutaj kasków czasowych. Są jeszcze czasowe, dziecięce omawiamy. I tutaj jeszcze to jeszcze jest na koniec, jest niespodzianka. Natomiast nie ma tej oferty takiej bardzo, bardzo skomplikowanej, jeżeli chodzi o modele i to łatwo powiedzmy się odnaleźć chociażby na podstawie ceny i przeznaczenia i wentylacji, natomiast jest, co się też nie zdarza często, bardzo dużo wersji kolorystycznych poszczególnych modeli, co jest dla Was odbiorców fajne, dla sklepów trochę mniej, bo ciężko to mieć wszystko od ręki, ale tak jak tutaj chłopacy wspomnieli, wszystko możemy mieć praktycznie na już, ewentualnie z drobnym czasem oczekiwania. Natomiast jedną z nowości na ten sezon jest seria kasków dziecięcych dla najmłodszych, takich, mówimy o takich dzieciaczkach, co dopiero zaczynają jeździć na rowerze, bo tutaj zmieścimy głowę od 49 do 55. No i jest to seria. Seria Gleo. Mamy tutaj jednego takiego, co na siłę wejdzie, no. Początkujący. Jeszcze tak jakby... Ja dopiero zaczynam w kolarstwo, jeszcze nie wiem, co to rower, ale koledzy mnie tu uczą. Poszło mu szkolą. Uda ci poszło najpierw. No, ciastek za dużo. Ale... wchodzi na głowę. Jest bardzo fajny, opływowy. Kroi wiatr. Nie, no jest to... Kurde. Muszę wstać. Najfajniejszą rzeczą w tym kasku według mnie to jest zapięcie feedlock magnesowe, które automatycznie samo się zapina. I tutaj nieważne jak przyłożysz, to i tak to ci się zapnie i no często u małych dzieci tutaj można nie przytniesz brody. Można przyciąć chciał, tutaj. To dokładnie. Nie tym się nie przytnie. Więc no jest i jest prosto w obsłudze. Leciutki i zawiera takie dekoracje właśnie w postaci seryjnie jest dołączona taka wege opcja, czyli roślinka, a przy okazji w ogóle jeszcze te dodatki pełnią funkcję edukacyjną, bo dziecko montując je sobie trenuje rozpoznawanie kształtów, bo każdy, znaczy dwa z tych insertów są okrągłe i jeden jest trójkątny i tutaj zmontowanie tego też pobudza wyobraźnię przyszłego użytkownika, także to będzie jest wiedział, w ogóle... do której toalety pójść. I kosztuje 399. Dostępny jest w czterech kolorach, tak jak mówiłem. Jest jeszcze i rokes.
jednym rozmiarze, a w najbliższym czasie pojawi się możliwość zamontowania zamiast roślinki to jeszcze takiego dinozaura. Irokeza dinozaura. No i co? Już? I tutaj też jest te zapięcie, nie wiem czy wspomniałem. A, jest ten selfit. Tak, dokładnie. Na gumeczkę samo się dopasowuje. Czyli technologię dla najmłodszych. Czyli lepiej niż w tym Atarze. Czyli tak, czyli jak ktoś ma dylemat, czy Atarę, czy taki fajny opływowy kask, to ja myślę, że tu można się wcisnąć. No, niestety głowy nie można wycieniować za bardzo. W przeciwieństwie do innych części ciała, ale to też średnio wychodzi. No nic, no, oferta HJC prezentuje się bardzo fajnie, chociaż fajnie to takie słowo mało mówiące, ale generalnie to często po prostu w tych rzeczach chodzi o to, żeby nam się podobały, żeby dobrze leżały, żeby nie kosztowały fortuny i żebyśmy je po prostu z przyjemnością nosili, bo z tym kaskiem to tak po prostu najważniejsze jest to, żeby był wygodny. Bezpieczne one na pewno są, ale tak jak na wstępie mówiłem, najlepiej żeby pozostał tym wygodnym i nie przydał się nigdy ten drugi element, czyli bezpieczny. Dobrze wentylowany. I dobrze wentylowane i najważniejsze to go po prostu mieć na głowie. Także zapraszamy do naszego sklepu po ofertę HJC. Piotrze? Czy ja o czymś zapomniałem? No o lajkach, subskrypcjach, dzwoneczkach. On odwiedzaniu naszego Instagrama, Facebooka i mnie. No i naszego sklepu stacjonarnego, tak jakby najlepszą nagrodą oczywiście dla nas i podziękowaniem za te kręcone materiały. Jeżeli wam się podobają, to po prostu jeżeli decydujecie się na któryś z produktów, to zapraszamy do nas. I już to będzie najlepsza subskrypcja.